Do Zakopanego na pewno przyjedzie Morgi, na pewno przyjedzie Schlierenzauer, bo oni od, na samym początku już dosyć dawno, jak jeszcze to nie było wiadomo, że to będzie jakby moje pożegnanie, to zaoferowali się, że przyjadą. Simon się zastanawiał wczoraj, jak mówiłem, to myślę, że przyjedzie. Norwegowie na samym początku byli strasznie zaoferowali, chcieli strasznie, bo oni lubią takie imprezy. Ale później Romoren mi mówi, że mają mistrzostwa Norwegii w tym czasie, ale myślę, że może jakoś uda się ich namówić, albo przełożą te mistrzostwa, albo coś, jak się dowiedzą, że to jest jakby moje pożegnanie, to może się jakoś uda namówić, że jednak przyjadą, bo było fajnie pewnie. Z Urmanem rozmawiałem, bo on też zakończył karierę. No i on powiedział, że bardzo chętnie. Chciałem jeszcze z Martinem Schmidtem rozmawiać, ale go nie spotkałem. Także no, jest jeszcze paru zawodników, którzy ja troszkę dostałem ograniczone możliwości, dlatego że mi przekazano, że 15-16 maksymalnie zawodników, dlatego że oni nie chcą robić z tego Pucharu Świata kolejnego, tylko chcą zrobić takie show dla publiki, coś zupełnie innego. I mają to być osoby takie, które są no, najlepsze na świecie w tym momencie. Więc no, trudna decyzja bardzo, no bo kogo zaprosić, a kogo nie zaprosić, więc starałem się wybierać takich zawodników, z którymi no, mam jakiś kontakt i z którymi nawet czasem jestem w stanie sobie porozmawiać, a nie takich, którzy jak się mu powie cześć czy ten, to jest bardzo zaoferowany sobą. Chcę zaprosić Ahonena i Hautamäkiego. Wszystko będzie zaczynało się gdzieś koło 14 godziny, tam prawdopodobnie będzie pierwsza konferencja. Później będzie chyba o 16 ten skok do tego celu. Jeszcze nie wiadomo, jak to będzie do końca, czy to będzie faktycznie tak jak na początku, że będą miejsca wybrane z danymi punktami, czy będzie, jest też propozycja, żeby zrobić tak jak koło fortuny, że skoczek podchodzi, kręci, na przykład wykręci 120 i tyle musi skoczyć, wybiera sobie rozbieg i ładuje w to miejsce, gdzie se wykręcił. Nie? Także to będzie na pewno fajna zabawa i myślę, że i dla publiczności i tak dalej. Będzie wiele koncertów, już dużo celebrytów się zapowiedziało, dużo zespołów, które chcą wystąpić, które chcą zabawić publikę i tak dalej. No i pewnie będzie jakaś tam, na początku w piątek ma być jakieś party dla zawodników, welcome party, tak to nazwali. No i później pewnie po tych skokach również będzie jakieś party.